tej świetlicy, zobacz. Patrz, czterech żebraków katolickich. Oni by chcieli pojechać tam, gdzie ja chcę. 507. Ale uwaga na Saską, uwaga. Polska klucz 507. Nowy Świat, Palma. Ten się boi, zobacz. Kawęczyńska 7. Narodowy. 5 dupków katolickich. Także te wszystkie polskie żebracze, dziady katolickie, jak pozwolę tego Michała, to nie 3. Co mówi Saska? Co on mówi? Co ta Saska mówi? Musisz odbyć. Także tutaj trasę łazienkowską dzisiaj nie jechałyśmy. Na Gotław dzisiaj też nie jechałam, proszę Państwa. Ale co mówi, co mówi, co mówi Saska Kępa? Proszę Państwa, moja koleżanka Bożena Rossa uczyła, że Bóg to Jahwe. I teraz tak, oni nawet Farras w Muzeum Narodowym otwierają wystawę, ale nie ma Jahwe. Nie ma imienia Jehowy, nie ma świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma prawosławnych, nie ma ewangelików, nie ma badaczy, nie ma świętych w dniach ostatnich. Są systemy rzymsko-łacińskie, wciąż i wciąż Matki Boskiej, Ostrobramskiej swej, katolickie systemy. Jedzie 507 z Rotundy i mówi dowodka katolicka z moherowych beretów, że tak jak jednego Michała wzięliśmy, to nie 3, bo to zawsze jednego to jeszcze możemy opłacić. Ale ponieważ Warszawa jest skąpa i niegościnna, no to tym 3 nie ma miejsca. Dla tych 3 nie ma miejsca. W Rychodówkach Katolickich Warszawa jesteśmy. Jedziemy, proszę Państwa, 507 z Muzeum Narodowego Farras w katolickiej Polsce. Nie ma tu mormonów, ani świętych w dniach ostatnich, świadków Jehowy, ani ewangelików, ani prawosławnych, tylko są wyznawcy papieża Matki Boskiej Ostrogramskiej, ludzie, czy może nawet jakieś lochy, czy te barany drugiej klasy, bo tak, Biblii czytać nie chcą. A tutaj w tej szkole, świętej szkole na Saskiej Kępie, w Polsce, tutaj jest Mazowsze nad Wisłą, katolicka Polska, Bożena Rossa uczyła, że Bóg to Jahwe, to tym dzieciom małym wszczepiła prawdę, czy będziecie wstawać, czy będziecie iść kłaść się spać, to niech Jahwe będzie w waszych sercach. I Bożena Rossa to uczyła. Była polonistka, nauczycielka tu na Saskiej Kępie, na Pradze Południe, w katolickiej Polsce, a tutaj w tej tutejszej szkole. Tu przecież nie jest Anglia, Ameryka, Białystok, tu nie jest Anglia, bo tu są żebracy. Żebracy katolicy z papieżem po nawach lewa, prawa przecież chodzą z tacą, prawda, i proszą, i żebrzą. Także takie jest Muzeum Narodowe, takie jest Muzeum Farras. Czyli, że dzisiaj, proszę Państwa, wystawa Farras, Stefanki i te różne zapiekanki papieskie, Stefanki i kremówki papieskie, wasze. A prawosławnych mormonów, ewangelików, świadków Jehowy nie ma. Biblii nie ma, Jahwe nie ma, Jahwe nie ma, gdzie Jahwe?